Witaj. Niniejszy film pokaże Ci krok po kroku, jak używać funkcji niezależnych przeprowadzania rozmów telefonicznych i wysyłania wiadomości w Gear S. Pamiętaj, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, musisz powiązać je ze swoim Galaxy Note 4. Galaxy Gear S posiada funkcje przeprowadzania rozmów telefonicznych, wysyłania SMS-ów, połączenia danych, niezależnie od powiązanego z zegarkiem urządzenia z serii Galaxy. Aby skorzystać z niezależnych funkcji Galaxy Gear S, upewnij się, że w zegarku znajduje się karta Nano SIM. Zdejmij pokrywę karty SIM przy pomocy narzędzia do podważania. Postaraj się nie używać paznokci, aby nie spowodować uszkodzeń. Teraz umieść kartę Nano SIM w pokrywie. Pamiętaj, aby złote styki skierowane były ku górze. Następnie umieść pokrywę w Gear S i dociśnij. Upewnij się, że pokrywa jest właściwie dociśnięta, aby woda i pył nie dostały się do wnętrza urządzenia, co może spowodować uszkodzenia. Gdy już zainstalujesz kartę SIM, zrestartuj urządzenie. Zanim przeprowadzisz rozmowę telefoniczną, możesz wybrać, z którego urządzenia będziesz nawiązywać połączenie. Domyślnie połączenia wychodzące są wykonywane z karty SIM urządzenia mobilnego. Aby to zmienić, przesuń palcem w górę. Wybierz ustawienia, a następnie połączenie. Teraz kliknij numer wychodzący i wybierz opcję Gear i kliknij OK. Naciśnij przycisk Home, aby powrócić do ekranu zegara. Aby przeprowadzić rozmowę, przesuń palcem w górę i wybierz Telefon. Wybierz numer, na który chcesz zadzwonić i kliknij Połącz. Gear S posiada wbudowany mikrofon i głośnik. Gdy zakończysz rozmowę telefoniczną, kliknij ikonę rozłączania. Możesz sprawdzić połączenia wychodzące, klikając ikonę Spis połączeń. Pamiętaj, wykonywanie połączeń przez Gear S spowoduje szybsze rozładowanie baterii. Kiedy Gear S i Twój telefon komórkowy są połączone, możesz wybrać urządzenie, z którego będą wysyłane wiadomości. Aby wysłać wiadomość przy pomocy Gear S, zmień ustawienie wiadomości na Gear. Aby tego dokonać, przesuń palcem po ekranie startowym w górę i wybierz ustawienia. Następnie kliknij wiadomości i numer wychodzący i wybierz Gear. Naciśnij przycisk Home, aby powrócić do ekranu zegara. Aby wysłać wiadomość, przesuń palcem po ekranie startowym w górę i wybierz wiadomości. Teraz przesuń palcem w dół i wybierz opcję Utwórz. Wybierz numer telefonu i wpisz treść wiadomości. Teraz kliknij ikonę Wyślij. Możesz sprawdzić nieodebrane połączenia i nieprzeczytane wiadomości w panelu powiadomień. Aby otworzyć panel powiadomień, na ekranie startowym przesuń palcem w prawo i kliknij element, który chcesz obejrzeć lub przeczytać. Przestrzegaj poniższych porad, aby Twój Galaxy Gear S służył Ci jak najlepiej. Wilgoć i płyny mogą uszkodzić Twoje urządzenie. Dopilnuj, aby było suche. Nie korzystaj z folii ochronnej na ekran. Powoduje ona nieprawidłowe działanie czujników. Nie pozwól, aby woda zetknęła się z ekranem dotykowym. Ekran może działać nieprawidłowo lub ulec uszkodzeniu w kontakcie z wodą lub wysoką wilgotnością. To wszystko. Właśnie nauczyłeś się, jak używać niezależnych funkcji przeprowadzania rozmów telefonicznych i wysyłania wiadomości w Gear S.